I co teraz myślisz? Że jestem głodny i chce mi się pić. A, okej. Okay. Boże, jak jedziesz! Któryś jedziemy? Do automatu. Aha, okej. Okay. A co lubisz pić? Automat. Ale co automat? Nieczynny. Aha, okej. Okay. A to gdzie teraz? Do sklepiku raczej. A, okej. Okay. Wiesz co, jesteś żenująca. Sama jesteś żenująca. No, jasno. Erik. Co bierzesz? Proszę, bułkę i wodę. To ja ci kupię. Nie, nie, dzięki. Sam sobie kupię. Hej, słuchaj. Erik, może poszlibyśmy w bardziej ciche miejsce. Ja tam zrobię nastrój, poszukam jakieś świeczki, muzy i tam coś napiszesz. Czy ja wiem? No, ale ja wiem. No, na pewno się uda. Skoro tak sądzisz, to okej. No to co, na następnej przerwie w Radio Węźle? Dobra. No i super. Tak, to jest moja szansa. Muszę go teraz poderwać. Pokażę mu, że ze mną napisze wszystko, co będzie chciał. I na pewno się we mnie zakocha. Licealistka chce być muzą szkolnego rapera. Żeby móc być z nim sam na sam, przygotowała nastrojowe miejsce. Oj, co może być? Zobaczymy. Siadaj. Nie, no czuję się jak na najgorszym sprawdzianie z matematyki. Totalnie nie wiem, co napisać. No. Nie, klapa. O miłości. O miłości? No, o miłości, że poznałeś kobietę swojego życia, muzę, inspirację. No dobra, dobra, zobaczymy. No i? No i co? Miłość, ość, kość? Złość, dość? Pięknie, jakaś randomowa laska ma lepsze rymy ode mnie. Nie, Sara, serio, to się nie uda. Sorry. No ale serio. Poczekaj.